spowitym czerwonym światłem. Choć znają się od ponad 2000 lat, Uriel wydaje się być zaskoczony niecodziennym poruszeniem, które Sara okazuje na widok tego ołtarza. Modliłam się do Elrata, lecz nie odpowiedział. Nie po to dynastie zostały stworzone. Saro, nie ma innego wyjścia. Wszystko już przygotowane. Cesarz Liam już dał znać księciu Sławojowi. Będziemy oficjalnie wychowywać bliźnięta. Po raz pierwszy od 300 lat mam wątpliwości. Znasz słowa proroctwa. Inaczej w Ashanie zapanuje ciemność. Wystarczy jedno z nich. Ty wybierzesz które. Jak mam wybrać ofiarę z dwojga niewinnych? Wybierz to, które twoim zdaniem ma szansę przetrwać. Elrath cię poprowadzi. Chaos. Tylko jego siły ciemności naprawdę się boją. Trzeba stawić czoła prawdzie. Nie da się inaczej. Ciekawe. Wręcz bym powiedział intrygujące. Intrygujące. Dobra, to zróbmy sobie to tak. Tu, 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 tu. Pięknie. Ale sądzę, że on jest tak czy siak dostatecznie silny, by... by podeptać sobie na przykład... Nie, ty. Ty, kochany. O, a to co? Szkielecik? Haha! Mam cię. Żeby sobie pocupać. Ale jeszcze tutaj. Dobra. Tu sobie tak dygniemy i teraz tak. Tu idź. Tu. Zobaczymy, co dalej tu będzie. Okej. Okay. No, Elrata, co tu się wyprawia? Czy tu przejścia nie ma? Pięknie. Czterdzieści siedem tych duchów straciłem, o kurde. Nieźle, nieźle.
Tu. O, ten tutaj mi stąd wyjechał. O, ta cmanizna jedna. Zaraz go dorwiemy. Pan ziemi ucieka. No. Tu. Zapiszmy sobie quick saving. I okej. Dobra. Dobra, i z tej strony widzę, mamy spokój. Dobra. Tu. Czekaj, on dostał łzy Aszy? Dobrze mówię? LOL? What? Aha. Nie złożyłem, ale wykonałem misję. Ciekawe rzeczy. Okej. No dobra, to zróbmy sobie to tak. To musi iść tak, dobra, tu już byliśmy, Gites. Okej. No bo pozostało nam co jeszcze? Aha, dobra, to jest to. Aha. Tu mi trochę się armia rozleciała, że tak powiem. Ale dosyć mocarnie. Ale spoko, zaraz sobie ją wykupimy, jakby nie patrzeć. Ale tu.
Chwila przerwy jeszcze i zaraz jestem. Okej, okay, dobra, to już być. No dobra, dobra. Co tu my tu mamy? Tu jest tak. I tu jest tak. Tu musimy zrobić sobie to tak. Na pewno. I teraz tak. Czekaj, gdzie my jesteśmy? Ach, my jesteśmy tu. Oh, damn. Okej, okay, dobra. My jesteśmy tu, dobra. No i gitara. Tu 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 tu. Dobra. Złota gęś. Do implozji, nieźle. Pięknie. Zapewnia zaklęcie przywołanie Feniksa. Okej. Tu mamy na szyję. Czy coś mamy jeszcze do baga? Nie, raczej nie mamy nic więcej do baga. Okej. Okay. To znaczy, że gdzie jest ta łza Aszy? O, nie mam bladego pojęcia, gdzie to jest. Gdzie mi to wskazało? Ach, tu. Ale ja mogę to zrobić. Nie mogę tak zrobić. Ale mogę to tak zrobić. Okej, okay, dobra. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra. Pięknie, dobra. Jeszcze 200 parę, pięknie. Co mi tutaj tak pomieszało? Thank you.
Jest i nowy tydzień. Pięknie. Czego nam tu brakuje? Brakuje nam tego. Okej. Pięknie. Tu już nic nie mamy co wybudować. Pięknie. O, ten tutaj wyszedł. Dobrze, come to papa. Dobra, nie będziemy przedłużać, lecimy. Już to wykonaliśmy. Nie, jeszcze paru potrzebujemy, dobra. Idzie kolejny. Idzie kolejny. Brakuje nam. Teraz hajsów nam brakuje, ale to spoko. Dzień dobry. Pięknie. Pięknie, pięknie. Moc magiczna. Elko. Dobra. Czy tutaj więcej? Nie. Dobra.
Dużo tam tego było. Finish. W sali tronowej cesarza Liama Sokoła nie ma nikogo poza dwoma archaniłami, którzy postanowili odbyć w tym miejscu pełną napięcia rozmowę. Rodzeni bracia Michał i Uriel wydają się być na krawędzi walki, której nie da się uniknąć prostymi słowami. To był mój pomysł, Michale, nie Sary. Trzeba było coś zrobić. Sławoja już straciliśmy. Od 10 lat wiem, że Jorgen jest bezimiennym. Ale Anastazja... Jakim prawem? Złamałeś przyrzeczenie. Przysięgałeś chronić książęta rodu gryfów. To Anastazja zabiła ojca, nie ja. Odwracasz kota ogonem. Bezimienni tak mówią. Prawda jest taka. Opętałeś umysł niewinnej czarną magią. To bezimienni są złem. Szykują się do powrotu. Zamordowałeś księcia, a Sara zabrała Kiryła do Szeogu. Zdemaskowaliśmy bezimiennych. Kirył ma szansę przeżyć, a Anastazji nic nie będzie. Każę Liamowi umieścić ją w lochu i sam poprowadzę jej przesłuchanie. Potem zamieszka w niej Aurora. Przecież tego chcemy. Uriel! Jestem w jednym ciele z Pawłem z Gryfów. Odkąd dowiedział się, że anioł zabił mu syna, drze się w moich myślach w niebo głosy. Gdybym mu pozwolił, zabiłby ciebie i każdego anioła na podorędziu. Obiecałem matce, że obaj ją przeżyjemy. Cóżeśmy uczynili? Ano. Widziałam już dosyć, Urielu. Naprawdę dość. Naprawdę dość. To dopiero początek. Czy coś tu jeszcze mamy do kupienia? 29 tych, pięknie. 3 tych, jeszcze jednego tego. Jest gitara. Czekajcie, jeszcze w sumie możemy sprzedać co nieco. Dobra. Co no, ile tutaj potrzebujemy? 20, czyli 4. 4 kryształy potrzebujemy, dobra. Pięknie. Magnificent. Dobrze. Bardzo dobrze. Dobra, teraz tak. Powiedz, że gdzie? Tutaj jest, tak. A, czyli to jest w sumie blisko, jakby nie patrzeć. Urielu, zginiesz! Uriel, czas na poważną rozmowę. Wiem, że kryjesz się w Cytadeli. To ostatnie schronienie w twym umyśle. Anastazjo! Co ty tu robisz? Och, aniele mój, miłości moja! Nic nie rozumiesz.
miałaś przyjąć duszę anioła. Coś sobie wyjaśnijmy. Po pierwsze, nie jestem twoją matką. Po drugie, twoje czary-mary już na mnie nie działają. To bezimienni są wrogiem. To oni są winni, nie ja. Jeśli moje przejścia z tobą czegoś mnie nauczyły, Urielu, to żeby nie obwiniać innych za swoje wybory. Ojeju, ojeju.